Hej, witajcie w kolejnym odcineczku z CSGO Skinsa i dzisiaj widzowie odcinek połowiczny, dlatego że jest już połowa eventu. Tak naprawdę 15 dni pozostało. Jak wy to oglądacie, to pewnie nawet już mniej. Także jeżeli jeszcze byście chcieli spróbować otworzyć tych skrzyneczek eventowych, no to już czas powolutku się kończy. No i od razu zacznijmy od tak naprawdę podstawowych informacji. Pamiętajcie, że strona CSGO Skins i tak naprawdę ten film są skierowane dla osób pełnoletnich. Jeżeli nie macie 18 roku życia, to przede wszystkim nie oglądajcie, no i w sumie przede wszystkim nie wpłacajcie, to też jest ważne, ale jeżeli jesteście pełnoletni i chcecie sobie jakieś skinki do CSK ogarnąć, to pamiętajcie, z kodem Xerox 10% bonusu i darmowe 2 zł i 10 groszy na start. A my widzowie przechodzimy do otwierania eventowych skrzyneczek. Zawsze zaczynamy od, powiedzmy, tych najtańszych, to może dzisiaj zaczniemy sobie od tych najdroższych. Otwórzmy sobie może... ile razy? 5 razy sobie otworzymy tę najdroższą. 5 razy sobie każdą w sumie. Ej, a może właśnie 5 razy sobie każdą otworzymy i zobaczymy, ile razy odda. Pierwsze? Okej, oddało. W sumie 170 zł profitu. I drugie otwarcie? Chyba Asimov też powinien być na proficie. Nie. Straszny stan. Well warm niestety, także tutaj bez profitu. Zobaczmy, co dalej. Witfire za 210 zł i nam poleciał skin za 506. Także na razie skrzynia w sumie całkiem okej. Okay. No na razie na... okej, okay, kolejny Witfire. No to powiem wam tak, no ta skrzynia, ale to już w sumie jak nagrywałem odcinek z tego eventu, to mówiłem, że ta skrzynia w sumie wcale aż tak źle mi nie dropiła w porównaniu do na przykład tych innych. No teraz, no widzicie, 86 i nie wiem, czy nie otworzyłem za dużo. Chyba otworzyłem moją jedną za dużą, ale będzie Neonoir, czyli w sumie i tak... A, no dobra, strata. Myślałem, że będzie lepszy stan. No dobra, widzowie. Lecimy do kolejnej skrzyni z 84 i tu już możemy sobie otwierać na przykład po dwie, nie? Dlatego, że tak naprawdę już troszeczkę tańsza skrzynia. Mamy tutaj balansik, także możemy sobie, widzowie, pootwierać coś droższego, znaczy coś droższego, w sumie coś tańszego, ale w większej ilości sztuk. Zobaczmy teraz. Digielek, kod czerwony. No w sumie okej, okay, 101 zł, także w sumie skrzynka się zwróciła. Całościowo nie, ale i tak powiedzmy nie najgorzej. I zobaczmy, co teraz. Kałaszek i petka, 86 zł. Mua. Mogło być lepiej, ale teraz już chyba nawet będzie w porządku. Ten w sumie bullet i redline powinny dać nam dokładnie 202 zł, także naprawdę okej. Okay. No i dobra, ostatnie otwarcie tej oto skrzyneczki. Zobaczmy, co na zakończenie poleci. Dragon i żywiołak i mamy 81, czyli strata. No i widzowie, lecimy z kolejną, trzecią skrzynią. Calavera case i tu sobie możemy nawet otwierać 3 na raz, bo i tak powiedzmy już tak ona kosztuje troszkę mniej. 55 zł, no prawie na zero, prawie na zero, prawie na zero i zobaczmy teraz i teraz będziemy mieć 93 zł. Okej, dobra, to otwórzmy sobie jeszcze raz i zobaczmy, co poleci nam teraz. 63 zł wydane i mamy 68. No dobra, leciutki plusik. Leciutki plusik. Zobaczmy teraz i mamy emeczkę. Także emeczka coś tam powinna kosztować, z tego co pamiętam, 16 zł, ale niestety reszta skinków tak 2 na 10, więc nieciekawie. No dobra, zobaczmy, co dalej. No, tu powtórka. Widzicie, te tańsze skrzynki już tak nie oddają. Te tańsze tak nie oddają. Ta w sumie, ta najdroższa, nawet coś tam z niej leci, nie? Ale no tutaj, no, tak wybitnie średnio, nie? No dobra, lecimy na mariachi case, 31 zł, czyli jeszcze w sumie tańsza. Zobaczmy, czy coś z tej tańszej skrzyni jesteśmy w stanie ustrzelić. Także no zobaczmy, pierwsze tutaj niestety nie udało nam się nic ciekawego. Kolejne otwarcie, zobaczmy. Ok, jest petka Franklin, czyli powinno to na leciutki plusik wyjść. Dokładnie, 6 zł na plusie. Zobaczmy kolejne, ok, kolejny Franklin, ale reszta skinów taka średnia, także w sumie dokładnie, no i tak ten jeszcze Franklin powiedział w słabym stanie. No dobra, lecimy z ostatnią skrzynią za 4 zł, czyli taka skrzyneczka najtańsza, jak chcecie sobie coś otworzyć, tak powiedzmy za, nie wiem, piątkę, no to właśnie taką skrzynkę możecie sobie otworzyć i ok, na plus tutaj wyszliśmy. Zobaczmy, co dalej nam tutaj ciekawego poleci i no... Okej, katakumby będą za trójkę, 9 zł, no to leciutko i tak na minus,
I zobaczmy jeszcze beretki. Beretki coś tam będą kosztować. Piątkę, więc mamy 11,50. No prawie na zero, nie? Złotówka straty, no to już jest całkiem w sumie git wynik. I ojej, katakumby razy 3. No, to świetnie, nie? Dobra, widzowie, weźmy sobie jeszcze w sumie na zakończenie, zróbmy jakąś bitewkę. Pytanie, z jakiej skrzyni? Ja to bym ogólnie tylko pytanie, czy możemy zrobić sobie z tej skrzyni bitwę, bo chyba z tych eventowych nie zawsze się dało. A no właśnie, z eventowej nie zrobimy bitewki. No właśnie, szkoda. Szkoda, że z eventowych nie można. Więc sobie zróbmy tak sobie bitewkę jakąś na zakończenie odcinka, tak żeby coś tam ciekawego było. Także zróbmy sobie bitwę na przykład dwa ametysty. O, zróbmy sobie takie coś. Wydaje mi się, że będzie spoko. Może nam się uda ustrzelić. 1600 fuli, weźmy sobie i samo dorzućmy, no i liczmy, że to my zgarniemy oczywiście te dwa fajniejsze skiny i na razie dobra, weź chociaż jednego skina jakiegoś fajnego oddaj, o boziu. Także widzowie, to by było na tyle, dzięki wam za oglądanie dzisiejszego odcineczka, mam nadzieję, że wam się spodobał, zostawcie lajka, subskrypcję i oczywiście pamiętajcie o komentarzu. Do zobaczenia, cześć.